Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam HTC Touch 2. Jest to jedna z tańszych wersji telefonu typu smartfon. Praktycznie na Allegro poniżej 1000 zł powinna być już za nowy dostępna. Jest mały, lekki. Jednocześnie ma Windows Mobile z nakładką HTC Sense. Windows Mobile jest w wersji 6.5. No i to ma być tanim odpowiednikiem, tak, czyli tą najniższą linią produktową HTC. No to popatrzmy. Na górze znajdują się klawisze głośności, slot na karty microSD, standardowy port ext-USB. Na tej ściance nie ma niczego i na górze jest coś bardzo ważnego, a mianowicie gniazdo jack 3,5 mm na zestaw słuchawkowy. Bardzo fajna rzecz i miło, że już jest standardem. No i tutaj mamy rysik, który jest standardowym wyposażeniem telefonów Windows Mobile. Z tyłu mamy oczko kamery 3,2 megapiksela z autofokusem. I to jest wszystko, co ten telefon ma, jeśli chodzi o obrzeża. Jeśli chodzi o przedni panel, mamy do czynienia tu z ekranem o rozdzielczości QVGA, czyli 240x320. Jak wspomniałem, Windows Mobile 6.5 z nakładką HTC Sense. Na dole znajdują się klawisze, przy czym nie bardzo rozumiem filozofię takiego budowania klawiszy. Klawisz zielonej i czerwonej słuchawki jest klawiszem uginającym się, czyli jest to fizyczny klawisz, chociaż nie jest wyodrębniony. Klawisz domku jest wyodrębniony jako w taki pseudoosobny przycisk. I dwa klawisze, czyli start i powrót, są z jednego kawałka, jako też dwa osobne klawisze, ale z jednego wyodrębnienia. Dlaczego tak? Nie wiem. Nielogiczne moim zdaniem. I tu mamy zoom bar, czyli standardową rzecz w HTC od pewnego czasu, czyli służy do powiększania i do pomniejszania na przykład zdjęć lub czegokolwiek innego. Ekran HTC Sense niewiele się zmienił. Jak widać na QVGA niewiele informacji się tu mieści, oprócz standardowego zegara z pogodą. Jeden alarm i jedna pozycja w kalendarzu. Na dole oczywiście standardowy pasek HTC Sense. No i teraz tak, ekran jest dotykowy, wyraźnie się ugina, natomiast jest do przyjęcia. Miłą rzeczą jest oczywiście to, że obraz jest wyraźny i dosyć ostry jak na taką rozdzielczość. Mówiąc szczerze, wcale nie wymagam VGA od telefonu, tak, rozdzielczości, nie wiem, to taka moda powiedzmy. Jeśli chodzi o samo menu start, to oczywiście wygląda jak w każdym 6.5 i rzecz, która jest uderzająca, nie można przesuwać ikonek, tak, nie można zmienić ich kolejności inaczej niż przenieść do góry konkretną ikonkę. Nie da się ich uporządkować, nie da się ich pomieszać. Zupełnie nie rozumiem, jak Microsoft mógł coś takiego zrobić i za to należy im się efektowny... No wiecie, co im się należy, nie? Dobrze, popatrzmy w takim razie dalej. Samo wybieranie numerów, czyli touchpad, wygląda tak. Tak, możemy sobie wpisywać numery. Podczas wpisywania pojawiają się nam pasujące pozycje z książki, więc jest to całkiem normalne. Tutaj niewiele się zmieniło. Możemy zapisać w kontaktach oczywiście taki numer. I sam dialpad wygląda całkiem przyjazny. Jeśli chodzi o książkę adresową, to możemy ją mieć na dwie sposoby. Albo standardową książkę adresową, albo książkę adresową, która znajduje się tutaj. Wygląda tak, są to po prostu wybrane pozycje i możemy tutaj sobie dodać osoby z listy i mieć w postaci takich oto ikonek. Mogą też być oczywiście zdjęcia, tych osób oczywiście jest określona liczba. Jest to standardowa rzecz HTC Sense. Oprócz tego oczywiście telefon ma książkę adresową, no, normalną. Co do wiadomości, no to mam oczywiście te nieszczęsne wiadomości na
w HTC Sense przewijane góra-dół. Nie ma tu takich ładnych karteczek jak w innych odmianach Sense na bardziej wyposażone telefony, ale moim zdaniem wcale to nie przeszkadza. Nic tak nie wkurza jak niewykorzystanie ekranu. Tak? Sama wiadomość zajmuje, no ile? 1/4 całego ekranu? Zupełnie bez sensu, tak? No to prawda jest to SMS, więc i tak się prawie się mieści na jednym ekranie, więc jakby tutaj... Natomiast to mogła być większa czcionka, tak? Wystarczyło zrobić od brzegu do brzegu ten tekst. No. Oczywiście odpowiadanie na wiadomości jest równie banalne. Wciskamy klawisz, wpisujemy do kogo. Tak, wpisujemy treść na klawiaturze ekranowej. Klawiatura ekranowa może być w pionie lub w poziomie. Kolejną zakładką jest poczta, dokładnie działa jak SMS-y, tym razem mamy na karteczkach. Znowu niekonsekwencja, dlaczego tu są karteczki, a tam nie? Nie wiem. Następna zakładka internet. No też przesuwanie tego paska jest upierdliwe. Poruszanie się między ekranami wirtualnymi w Sense, które jest w Androidach, jest dużo fajniejsze. Tak? Tutaj musimy precyzyjnie sobie tym suwaczkiem najeżdżać. W Androidach z Sensem możemy całym ekranem jakby wirtualnym się posługiwać, a nie tylko paskiem. Dlatego działa to zdecydowanie lepiej. To oczywiście internet, to skróty do ulubionych stron i zdjęcia. Oglądamy oczywiście w taki sposób jak wszystko pozostałe, czyli przesuwając do góry. Znowu możemy je oglądać w poziomie. Tak, możemy je sobie oczywiście przesuwać. Nie ma problemu, tak, możemy je sobie... No i oczywiście tutaj działa zoom bar, tak, czyli to ten suwaczek. Aczkolwiek nie widzę specjalnego uzasadnienia, żeby ten zoom bar był częścią obudowy, tak? Niepotrzebnie powiększa ten telefon. Równie dobrze mógłby być to jakiś gest na ekranie. No ale co poradzić. No i klawisze głośności tutaj nam się wcisnęły przypadkiem, więc od razu pokażę. Wygląda to mniej więcej tak. Nie ma, wbrew pozorom, że jest tu dużo kresek, to tych poziomów głośności nie jest zbyt wiele, tak? Tak jak widać, wciskam raz, a i tak parę kresek się zapala. Zdjęcia pokazywałem. Z muzyką jest podobnie. Mamy odtwarzacz muzyki. Tak, oczywiście również ten gest z góry na dół działa, tak, przewija piosenki. Tutaj akurat funkcji poziomej nie ma, też zupełnie nie wiem dlaczego. Zatrzymajmy. Oczywiście widżet pogodowy jest standardowy, jak w każdym HTC Sense w wersji drugiej, czyli możemy mieć wiele miast i pogodę. Oprócz tego mamy wyszukiwanie na mapie, czyli wyszukiwanie najbliższych rzeczy, tak? Która jest, na przykład pizzerii czy czegoś takiego. Do tego na samym końcu mamy oczywiście ustawienia i skróty do programów. No i skróty do programów to mogą być różne, od Google Maps po gry, po automapę, po cokolwiek, tak? Jeśli chodzi o automapę, ekran 2,8 cala, powiem tak, jeśli ktoś słucha nawigacji, to ok, jeśli ktoś chce zobaczyć, co tam jest napisane na tej mapce, to będzie miał problem. Ponieważ ta mapa nie jest specjalnie duża. No ja w samochodzie używam 4,3 cala, więc mnie to tym bardziej przeszkadza. Natomiast, mówię, jeśli ktoś polega na komendach głosowych, to te mapki są mu zbędne. Natomiast jeśli ktoś próbuje odczytać cokolwiek, co tu jest napisane, no to będzie miał problem. Znowu, przyczepię się do tej klawiatury. Ona jest podświetlana po wciśnięciu, ale klawiszy nie wyczuwamy pod palcem, tak? Więc mamy pewien zgrzyt. W sensie, no co by tu wcisnąć, żeby się nam podświetliła, żebyśmy dalej mogli wciskać, tak? A co nie wciśniemy, to wyjdziemy z danej aplikacji. Fajną rzeczą w touchu jest oczywiście belka powiadomień, ale tu jeszcze w rogu jest dodatkowa taka aplikacja pokazująca otwarte programy. Możemy sobie też ustawienia włączyć. I do tego mamy tam różne zajętość dysków i tego typu rzeczy. Także ogólnie podsumowując, HTC Touch 2 jest fajny, jest mały, jest lekki, jest poręczny, bardzo bym go chciał, ale wolałbym go z Androidem, mówiąc szczerze. Porównując do HTC Tattoo,
To bardzo podobne telefony i wielkościowo, i funkcjonalnie. Natomiast Windows Mobile i ten pasek w porównaniu do Tattoo mnie denerwuje. Tak? W Tattoo jest dużo fajniej rozwiązane sensy pod Androidem. I cena zbyt duża. Omnia jest dużo tańsza zeszłoroczna, a i Diamond zeszłoroczny również jest tańszy. Więc nie wiem, do kogo skierowany.